Cześć, siemaneczko ludzicka, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Tobiasz, a to jest mój kolejna seria. Zagrajmy sobie w Samy Syndicate. I w dzisiejszym odcinku właśnie będziemy zaczynać od tej serii po GTA Vice City. Fajnie GTA Vice City wam się przyjęło, fajnie wam się widzę, że oglądało, wyświetlenia były, oglądalność była, więc mam nadzieję, że czas zacząć po Vice City jakąś na luźną serię, czyli wybrałem sobie Samy Syndicate, ponieważ tą grę uważam naprawdę za dzieciństwo, za bardzo fajną grę, którą się dowiecie. Ta gra jest naprawdę krótka, ona jest praktycznie bardzo krótka, na 6 czy nawet 8 odcinków więcej nie damy rady zrobić. Szkoda troszeczkę, że jest taka krótka, ale no jakoś tak jest po prostu i tyle. Tutaj mamy etap szkolenia, mamy etap ćwicz zręczność oraz ćwicz myślenie. My zrobimy tak: szkolenie, ćwicz zręczność i na samym końcu ćwicz myślenie. W tej grze etapów jest po 12 z każdej planszy, czyli ćwicz szkolenie 12, zręczność również i myślenie również. My będziemy robić po tych etapach po 6 poziomów na jeden odcinek, żeby nie robić za jednym zamachem wszystkiego, to naprawdę mało odcinków wyjdzie. Ja bym chciał, żeby jak najwięcej ta seria trwała. Chciałbym, żebyście byli ze mną jak najwięcej. Może ta seria wam się spodoba, może nie, no zobaczymy. Może oglądamy wzrośnie. Fajnie by było, przydałoby się. No i tak właśnie zrobię. Dlaczego teraz nie mam kamerki, a GTA Vice City właśnie pod sam koniec miałem? Ponieważ zrobimy tak, że w tej serii nie będę miał kamerki, no bo naprawdę jest mało odcinków, ale w następnych kolejnych seriach na pewno ta kamerka się znajdzie, więc możecie oczekiwać, że będzie kamerka. Tutaj musicie przeboleć, te 6 odcinków mogę zrobić wam na luźno, że nie będzie kamerki, ale będzie przynajmniej mnie słychać. Oczywiście rozdzielczość też będzie, nie będzie w HD żadna. No nie wiem, czy w HD da się zrobić, ani czy kamerki też się chyba nie da ustawić, bo nie mogę coś. Będzie w 480p, czy tam 720p maksymalnie. Myślę, że to starczy, więc tak po prostu zrobimy, żeby było dobrze i tyle, żebyście miło oglądali. Żebyście te 6 odcinków bardzo szybko oglądali i przeszli do kolejnej mojej serii. Dobra, zaczynamy od szkolenia. Jeszcze wam nie tłumaczyłem, o co w tej grze chodzi, na czym ta gra polega. To szkolenie wam na pewno wytłumaczy, więc zaczynamy od pierwszego polenia. Szkolenie number one. Szkolenie pierwsze. Sami powinien zdobyć określony wynik, aby ukończyć poziom. Jego wynik wyświetla się w prawym górnym rogu. Usuń tę wiadomość, używając Enter. Tak. Możemy usuwać wiadomości, możemy też również sami skakać. Możemy sami się obracać. Możemy też biegać, atakować, ale to w późniejszych i kamerę chyba zmieniać, jak się nie mylę. Tak, w prawym górnym rogu, jak wam właśnie licznik wytłumaczył, możemy... Tam mała ilość punktów. Oj, sorry, życie, bo mam spać, już mi się chce, już jest późno powoli. 18 godzina, mówię, że jest późno, ale miał taki z tym. Tak, w prawym górnym rogu mamy ilość punktów, ile musimy po prostu samym Syndicate'em zebrać. Tu mamy klejnociki, które nam dają po 30 punktów. Każdy klejnocik trzeba zebrać dokładnie, żeby otworzyć właśnie takie kolorowe drzwi, jak tutaj są przed nami. Tak, pokażę wam. 1,30... właśnie 30 punktów zajmuje taki klejnocik. Tu żadnych przeszkód nie ma, żadnych przeciwników jeszcze nie ma. I tak, jak zebraliśmy dozwoloną ilość, czyli 540 punktów na tym etapie, co mieliśmy zebrać klejnocików, to na środkowym górnym, nie rogu, tylko na środkowym tym, no jak to się mówi, no na środkowej górnej stronie mamy taki migaczący klejnot, który nam otwiera wszystkie drzwi. Po zbieraniu wszystkich klejnotów wszystkie drzwi nam się po prostu otwierają, co zbierzemy. I tutaj mamy exit, wycieraczkę, do której musimy dotrzeć samim. On później tańczy i tam w ogóle inne rzeczy robi, czyli po prostu jest wolny, wyszedł z przeklętego poziomu, można to tak powiedzieć, można to tak uznać. Dobra.
sami może skakać, użyj kontrola. No, już to zaprezentowałem wcześniej. Tak, mamy tutaj pierwszą przeszkodę, bardzo trudną przeszkodę, którą praktycznie nie da się ominąć. No, żartuję, da się ominąć, tak śmieszkuje głupio. I tutaj mamy niebieskie drzwi. Aby otworzyć kolorowe drzwi, potrzebujesz kolorowego klejnotu. Jakiego klejnotu potrzebujemy tutaj, żeby otworzyć niebieskie drzwi? No nie wiem, no ja chyba muszę się cofnąć, bo jestem zbyt głupi, żeby tam po prostu... Nie wiem, żeby po prostu otworzyć te drzwi. No nie wiem jak, nie mamy żadnego klejnotu, what the fuck? Tak, po prawej stronie mamy tutaj wnękę, która jest niebieski klejnot. No jakbyśmy się nie domyśleli, no niebieski klejnot chyba otwiera nam niebieskie drzwi, tak? No tak, raczej tak. I tak, chciałem wam jeszcze powiedzieć o drzwiach, ale to zaraz będzie wspominane na pewno. W szkoleniu, że niebieskie drzwi, ja wam powiem taką ciekawostkę, na pewno będziecie to później wiedzieli, ale no, mamy niebieski klejnot, te niebieskie drzwi, przypatrzcie się tym niebieskim drzwiom, to one, jak się do nich podchodzi, to otwierają się i zamykają. Jak stracimy klejnot, to one będą zamknięte. Jak będziemy mieli cały czas ten sam klejnot, one nie będą cały czas otwarte, tylko będą, jak nas sami przejdzie, się później zamkną. Jak stracimy inny klejnot, to nie będziemy mogli wtedy tędy przejść, ale to te informacje będziecie widzieli później w szkoleniu, więc dobra. Tu mamy taki biały klejnocik, który daje nam, jak się nie mylę, 150 punktów. Nie 150, 50 chyba. 50 chyba punktów, jak się nie mylę. I on właśnie... To jest jedyny właśnie w tej grze taki klejnot, który nam daje tyle punktów, czyli 50. No i tutaj... To jest właśnie jedyny taki klejnot. Te małe dają nam 30, duże nam daje 50. Tak, skoczyłem sobie tutaj na murek. Można oczywiście grę cheatować, czyli przechodząc sobie przez murki. Stara gra, jest naprawdę stara, więc... Nie obraźcie się, że cheatuję. Znaczy nie będę cheatował w tej grze, bo to nie ma sensu dla mnie. No, ale można właśnie w takiej grze cheatować, że skoczyć na murki, przejść inne plansze jakoś inaczej. Ja tego nie będę robił, bo to dla mnie uważam, że jest zbyt głupie. Będę też przechodził normalnie grę i tyle. No, gra jest naprawdę bardzo stara, ale bardzo fajna. Dobra, przechodzimy do wycieraczki. Wygrałem, tak, fajnie. I tutaj właśnie mamy te drzwi, znaczy wam kolory tłumaczyłem. W grze znajdują się różne typy drzwi o różnych kolorach. Kolor drzwi i klejnotu musi się zgadzać. Tak, jak zbierzemy na przykład brązowy klejnot, tak, brązowy klejnot weźmiemy, to podejdziemy do brązowych drzwi. Tak, tu drzwi otwierają się sami, gdy się zbliży odpowiednie klejnoty, zamykają, gdy odchodzi. To co wam właśnie mówiłem, to co wam właśnie tłumaczyłem, że odejdziemy, to się drzwi zamkną, podejdziemy, otworzą się, stracimy klejnot, nie przejdziemy przez te już nigdy drzwi. No i dobra. Weźmiemy zielony klejnot, chciałem powiedzieć, że to jest niebieski, a to jest zielony. Zielony klejnot weźmiemy i podejdziemy do zielonych drzwi. Drzwi otwierają się, gdy sami zbliży się z nim klejnotem i zostają otwarte. Sami zachowuje klejnot. Tak jest. Tutaj, jak weźmiemy właśnie ten zielony klejnot, podejdziemy do tych drzwi, to one będą na wiecznie otwarte i nie stracimy żadnego klejnota. Czyli będziemy mieli byle jaki inny klejnot, to i tak przejdziemy. Po prostu, jak weźmiemy inny klejnot, to nam się nie zniszczy. Cały czas możemy wychodzić z zielonym i otwierać takie właśnie podobne drzwi. Te symbole drzwi po prostu musicie zapamiętać, jakie się otwierają i tyle. Możemy nawet 100 km odejść od drzwi, one i tak będą otwarte, bo już otworzyliśmy zielonym klejnotem. I właśnie na tym te drzwi polegają. Teraz weźmiemy dla odmiany fioletowy klejnot. A fioletowy klejnot, jak podejdziemy do takich drzwi, drzwi otwierają się, gdy sami zbliża się z odpowiednim klejnotem i zostają otwarte, sami traci klejnot. Tak wam właśnie już tłumaczę, o co chodzi. Zbliżymy się do tych drzwi, to o, sami widzicie, że klejnot nam ucieka. Dlaczego nam ucieka? Bo on się zaraz zniszczy. Jak podejdziemy bliżej, to drzwi zrobią się takie czarne, nie będziemy mogli zrobić z tym naszym klejnotem już nic praktycznie. Pokażę wam to, zademonstruję właśnie w tej chwili. No i sami widzicie, czarne drzwi się zrobiły, klejnot nam wybuchnął,
nie możemy nic zrobić, ale że my mamy fioletowy, kolorowy klejnot, to już możemy praktycznie wszędzie wchodzić. No, drzwi się zrobiły czarne, klejnota nie mamy i nie możemy go odzyskać, tak? Tak, tym kolorowym klejnotem możemy wszystkie drzwi otwierać tak naprawdę. Podejdziemy do brązowych, brązowe nam się otworzą. Podejdziemy do czerwonych, do fioletowych, do niebieskich albo zielonych lub żółtych drzwi. Wszystkie nam się otworzą, bo mamy dostarczoną ilość klejnotów i możemy po prostu otwierać wszystkie nim drzwi. Dobra, przechodzimy dalej. Wycieraczka, wygrałeś i sami sobie tańcz. Niektóre klejnoty mogą być zmieszane. Wynikiem tego może być nowy klejnot o innym kolorze. Żółty plus niebieski lub właśnie zielony. Czyli jeszcze wam nie wytłumaczyłem o mieszance kolorów, ale będziecie wiedzieli, o co chodzi. Podstawowe barwy kolorów to wiadomo, wiecie jakie chyba są. Czyli żółty i niebieski. Jaki kolor nam powstanie? No, takie jak są tu drzwi, tak? Czyli zielony. Jak ktoś by nie wiedział, podstawowe barwy kolorów, to niech sobie poczyta na internecie czy coś, pewno jest tak opisane. I tak, mamy tutaj pierwszych dwóch przeciwników. Czyli ja ich będę nazywał, że ten co jest goły, nie ma ubrań, to będzie Suchokrates. A ten, co ma Afrykę, zieloną koszulkę, ubrany jest czarny. Nie obrażałem czarnych ludzi, oczywiście nie obrażam ich. Nawet bym się nie ośmielił. Czarny Afroamerykanin. Będę go nazywał, że to jest Brudas. I tu mamy Brudasa, a tu mamy Suchokratesa. No i ci przeciwnicy na razie nam praktycznie nic nie będą robić. Oni nas tylko będą gonić. My będziemy musieli przed nimi uciekać oczywiście, żeby nas nie dopadli, żeby nas nie zjedli, żeby nas nie zabili. Bo w lewym górnym rogu mamy ilość żyć, ilość serduszek, ile nam mogą zabić. Mamy 5 żyć, więc bez żadnych problemów powinniśmy przed nimi uciec. A żadnej jeszcze broni nie mamy praktycznie, żeby ich pokonać czy coś. Żadnych os, żadnych... A, powiedziałem wam, czym będziemy atakować. Fajnie. No i oni sami widzicie, za szybcy to oni nie są. Oni naprawdę wolno biegają, no w końcu to jest szkolenie, no to jak mogą tak na samym początku poziomów szybko biegać, no. Musimy się wszystkiego jeszcze nauczyć przecież na samym początku. Wiadomo, że nigdy gra, jak się zaczyna od samego początku, nie sprawia, że nam żadnych problemów, więc tak jest też z tą grą. Sami widzieliście, zebrałem żółty i niebieski kolor, powstał nam zielony. No i zrobiliśmy mieszankę, taki kółko nam się mieszane zrobiły. Zielone drzwi otworzyliśmy i wchodzimy do Exita, czyli wygraliśmy. Dobra, przechodzimy do kolejnego poziomu. Sami możesz łapać osy i rzucać nimi w kierunku lwów. Użyj do tego spacji, potrzebujesz więcej niż jednej osy, aby pokonać lwa. Tak jest, już wam tłumaczę, na czym polegają te osy. Jak zbierzemy te osy, czy tam pszczoły, kto woli. Kto woli mówić pszczoły, to mówi pszczoły, kto woli mówić osy, to mówi osy. Ja będę na to mówił, że to są osy. Też można mówić, że to są muchy, a to albo komary, a to nie są muchy ani komary. No i te właśnie osy, co widzieliśmy, czyli mamy ich 5 razem, to są królowe, to są najmocniejsze z gry osy. Najmocniejsze żądło mają, czyli najmocniejszą moc po prostu, żeby lwów pokonać. No, na takiego właśnie Suchokratesa, czyli takiego małego lwa, możemy pokonać tymi królowymi osami. Dwa strzały wystarczą, żeby pokonać właśnie takiego lwiątka, jak to będę nazywał, Suchokratesa. No i właśnie jak użyjemy spacji, to osy jego gonią i go atakują. On próbuje nas oczywiście niszczyć brutalnie, ale my się oczywiście mu nie damy. Zebraliśmy czerwony klejnot. Dlaczego? Ponieważ chcemy też zebrać niebieski i nam jaki powstanie? Fioletowy kolor. Czyli fioletowe drzwi nam otworzy tak naprawdę. No dobra, z tego co wiem, to w starszej wersji można było jeszcze przez murki atakować lwy. I widzę, z tego co widzę, to z nowszej wersji też można przez murki atakować lwy, więc zniszczmy te dwa lwy, co tutaj są, czyli Suchokratesa już zniszczyliśmy.
teraz czas na Brutasa. Oczywiście są też różne rodzaje lwów oraz różne rodzaje os. Czyli są mocniejsze, słabsze. Osy są potrójne, są co w góry letą i jeszcze różne rodzaje os są. O, nie zniszczyłem go, ale to go zniszczymy jak tam się pojawimy. No, sami widzicie, że tutaj mamy całkiem inny rodzaj os, czyli różne rodzaje os żyją w krainie lwów. Sami może nosić tylko jeden rodzaj os. Jeżeli schwyta inny typ os, traci poprzedni. Tak, tego wam jeszcze nie mówiłem, ale zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. To są, jak się nie mylę, najsłabsze osy, czyli białe. One strzelają, jak mi się wydaje, potrójnie albo pojedynczo, już nie pamiętam. Ten typ os ma mniej trucizny do poprzedniego rodzaju, więc sami potrzebuje więcej os do pokonania lwa. Tak, już wam tłumaczę, o co chodzi, a czy wam już wytłumaczyłem, o co chodzi, że nie pamiętam, czy one są potrójne, czy nie. One naprawdę najsłabsze są z tej gry, te osy, więc nie ma co naprawdę się nimi chwalić tutaj za bardzo, bo one za dużo nie robią. Idziemy ubić tego lwa, czyli Brutasa. W grze mamy do czynienia z różnym rodzajem lwów. Kolejny lew jest silniejszy od poprzedniego, to już wam wytłumaczyłem. Więc idziemy zniszczyć tego Brutasa. Nie, to jest pojedyncza osa. Więc one są najsłabsze po prostu. I tyle. No, sami widzicie, że trzy takie słabe osy i... Znaczy, więcej na pewno. Jakbyśmy w niego uderzali, jakbyśmy tych królowych nie zmarnowali. I tutaj już więcej lwów nie będziemy mieli. To już koniec planszy, niedługo będzie. Sami widzieliście metę. No i... Są osy tak naprawdę, ale co ja wam będę tłumaczył, zobaczycie w kolejnych odcinkach. Sami się przekonacie, jakie są rodzaje lwów i jakie są rodzaje os. No i mamy tutaj kolorowy klejnot, więc wchodzimy do kolorowych drzwi, do wycieraczki, czyli do końca poziomu. Wygrałeś, tak jest. Aby dotrzeć do wyższych albo bardziej oddalonych miejsc, sami używa platform. Niektóre platformy działają jedynie, gdy sami niesie odpowiedni klejnot. Tak, odnośnie tych platform wam jeszcze nie tłumaczyłem, a sami widzicie, że tam jest platforma taka. Mamy oczywiście windę, która schodzi w górę i w dół. I tu jest cały poziom właśnie, żebyśmy to przeszli. Tutaj mamy Suchokratesa. Dobra, bez problemu, go zniszczymy najsłabszymi nawet osami. Więc nie ma zgonienia. Tych Suchokratesów to jest chyba 3 czy 2. Tutaj bez problemu powinniśmy ich zniszczyć, oni sami widzicie, że bardzo wolno biegają. Nie są jacyś mega szybcy, ale w późniejszych etapach... O Jezus Maria, ja mówiłem, że nie są mega szybcy, oni mnie gonią. Dałem radę jakoś przed nimi uciec. No, nie są jacyś mega szybcy, ale w późniejszych etapach zobaczycie, co oni będą robić, to tak biegają szybko, że nawet sprint nam nie wystarczy. Czyli tą moc, co będziemy mieli. No. Oj. Mi się tu przepiają, nie? Dobra, 4 osy, mam nadzieję, że wystarczy na 2 lwów takich superkratesów. No może nie. Starczyło jednak. Mamy tutaj zapas os, sami widzicie. Że zdecydowanie więcej os mamy, żeby ich pokonać, bo tutaj już więcej lwów nie znajdziemy w tej planszy, więc... Osy możemy sobie pozbierać tak na wszelki wypadek, nie wiem dlaczego. Tak, żeby po prostu pusta plansza była i tyle. No, tutaj mamy jakieś klejnoty jeszcze do zabrania. O, tutaj macie windę właśnie, co wam mówiłem, że wchodzi, schodzi w górę. Właśnie wznosi się w górę i spada w dół. Dobra, zbieramy kolejne klejnoty. Wam na razie nie będę tłumaczył. Co dalej, bo nie ma co tłumaczyć. Tu jest ta winda, co właśnie na samym początku levelu mówiła, że byle jaki klejnot zbierzemy, to winda nam się odpali i będziemy właśnie lecieli w prawo, czy tam w lewo, czy do góry, czy w dół. Musimy mieć po prostu odpowiedni klejnot, żeby na tej windzie stanąć, żeby ona nas doprowadziła do celu. Dobra, tu otwieramy właśnie fioletowe drzwi. Mamy dostarczoną ilość punktów, więc otwieramy wszystkie drzwi, tak jak wam mówiłem. Straciliśmy niby klejnot. Niby klejnot tutaj straciliśmy, ale tak naprawdę ten klejnot nam się uchował, bo mamy maksymalną ilość punktów, więc on nam się już naprawdę nie traci i nie będzie nam tracił, jak będziemy mieli tyle punktów. Więc no, przechodzimy do wycieraczki.
i lecimy dalej. Czyli wygraliśmy poziom kolejny. No i dobra. Jeśli sami... jeśli sami posiada odpowiedni bonus, może poruszyć się szybciej, ciśnij Shift, żeby zwiększyć jego prędkość. Żeby odwrócić się szybko, ciśnij Alt. To już wam tłumaczyłem, mówiłem. No i tutaj będziemy mieli nowy typ lwa, który będę mówił, że to jest Harleyowiec. Harleyowiec to będzie typ lwa, dla mnie Harleyowiec. Tutaj właśnie mamy ten sprint w lewym dolnym rogu, sami możecie się domyślić, że zebraliśmy właśnie sprint i możemy przyspieszyć, ale to wam zaprezentuję oczywiście już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i nie zrobił się zbyt monotonny. Na sam początek prowadzenie Sami Suri Kate, mam nadzieję, że spodoba wam się ta seria, że nie będziecie smutni, że będziecie czekali na kolejną serię. Skończymy Sami Suri Kate, pomyślimy nad kolejnym. Tutaj wam wytłumaczę w kolejnym odcinku, co ten lew robi, czy on jest szybszy, czy mocniejszy, czy co. No wiadomo, mocniejszym lwem jest. Szybkim też jest, dosyć szybkim jest, ale nie jest takim najszybszym. No, ja wam wszystko wytłumaczę w kolejnym odcinku, o co tutaj biega, co trzeba zrobić, ile trzeba mieć punktów i jak klejnoty złączyć w ogóle. Więc ja już praktycznie będę się z wami żegnał. Przejdziemy sobie do menu, czyli powrót do menu. I już praktycznie wam wytłumaczyłem, o co chodzi już powoli w tej grze. Tutaj też mamy opcje. Mamy twórców, czyli właśnie tego lwa, co spotkaliśmy na samym początku. Tego nie widzieliśmy jeszcze i wam nie chcę tłumaczyć, co to jest. Tego też nie widzieliśmy i wam nie będę mówił na razie, co to jest. Tutaj mamy pomoc, możemy sobie oglądać, jakie kolory tutaj złączać. Jak nie wiecie, oczywiście drzwi, jakie są, jak wam tłumaczyłem. I rodzaj os, których się dowiecie w kolejnych odcinkach. Tutaj teleporty, o których wam będę tłumaczył, o co chodzi. Serduszka, jakie zbierać, to też wam będę tłumaczył w kolejnym odcinku. A w takim razie będę się już naprawdę z wami żegnał, więc trzymajcie się, oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Powiedzcie, czy wam się seria naprawdę spodobała, czy nie. Szczerze oceniajcie. No i dobra. To do zobaczenia, do kolejnych odcinków. Na razie, trzymajcie się ludziska i cześć!